Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Dying Light 2. Patrzcie, jakie mamy fajne towarzystwo tutaj na górze. No, my jesteśmy ogólnie na bazarze. Tutaj jest ciekawe towarzystwo, tak? Tu jest ogólnie nasza noclegownia. A, i znalazłam tutaj, bo biegałam sobie chwilę po bazarze, znalazłam przedmiot kolekcjonerski, jakim była kaseta. Właśnie patrzę, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma, ale chyba nie. Dobra, idziemy, słuchajcie, do Alberto, a ja was zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. Czy ja mogę to wysadzić? O, mamy kolejne nagranie, patrzcie. Okej, sporo tych nagrań, to musiałam przedtem ominąć w jakiś sposób. Dobra, chodźmy tu, porozmawiajmy. Z kolegą może. Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta... Debila? Kogo? Takiego jednego... Damiana? Swojego brata, no. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. Zapraszam! No okej, dowiedzieliśmy się, co kryształy. Porozmawiaj z Sophie. Mogę mieć dla siebie pracę. Czy ona wcześniej o tym by nie wiedziała? No nie wiem. Wiecie co, podświetlę sobie, bo tak sobie patrzę, czy tutaj też jakiś nagrań nie mam pominiętych. No to drugie mnie zaskoczyło przed chwilą. No nic. Dobra, chodźmy pogadać z Sophie. Ona tu... O, ten sobie usiadł, chyba się zmęczył. No? Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. On umie mówić? Barney? Odpowiedz. Barney! Cholera. To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. Zdrajca. Znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Dlaczego się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj, sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo. A on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopię Barneyowi dupę, jak wróci. Mamy mu pomóc wrócić? Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie, w szpitalu GRL. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy za dnia to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Postaram się. Powodzenia. A Herman nie może iść ze mną? Nocne opowieści. Podczas eksploracji miasta napotkasz postacie oznaczone ikoną. Symbolizuje ona nocne opowieści, misje, które najlepiej wykonywać nocą. Po wejściu w interakcję z postacią przetrzymaj te, aby zmienić porę dnia na noc, dzięki czemu misja będzie mogła rozpocząć się natychmiast. Patrzcie, nagrywamy w tym momencie 10. odcinek i jeszcze dalej wychodzą nam nowości, prawda? To jest naprawdę mega. O, ile dostałam za bieganko. Niesforny brat. Dobra, idziemy z tym niesfornym bratem. Robimy tą noc. Jest i noc. Gdzie? Gdzie jest Barney? To
to ja chyba... No, chciałam tamto... Dobra, ja tu jestem w bezpiecznej strefie jeszcze z tego, co ja wiem. Ale umiejętności. Mamy punkt sprawności. Co tu jest? Daleki skok. To by mi się na pewno przydało. A to mam właściwie. Aktywne lądowanie to pęd. No weźmy sobie to. Dobra. Nie mamy tu ulepszeń na razie. Okej. Teraz tak. Gdzie my idziemy? Gdzieś w tamtą stronę. Dobra, nie w tamtą stronę, tam jest wyjazd. Możesz zamknąć te drzwi. Pójdę tędy na dach. Nie doskoczę? No dobra. Staram się ich omijać, o ile mi się to uda. Najwyżej zrobimy sobie mały pościg. Może nic nam będzie. Tu jest wyjazd znowu, dobra. Może tu. Dobra, im wyżej, tym bezpieczniej mam wrażenie. Czy my daleko idziemy? 170 metrów. Gdzie ja tu jestem? Jestem tu. Zejdę tu. No co, opowieści sobie jakieś zrobimy. To jest pewnie jedna z nich na razie. A te się tu żrą. Nie się żrą, nie będę przeszkadzała w kolacji. Co tam, młody? Chyba spotkałem Karla przed tobą. Co do Sophie? Mam od niej robótkę. Robótkę? Ratuję skórę jej bratu. Dobrze, zdobądź jej zaufanie. Sophie może coś wiedzieć o śmierci Lukasa. Niewiele rzeczy dzieje się tu bez jej wiedzy. Chyba że bierze w tym udział jej walnięty brat. Uważaj na Barneya. Jest trochę nerwowy. Może tu bardziej? Jak daleko w pobliżu? 10, czyli na tym budynku, co jestem. 5 metrów. No na pewno to jest pod tym budynkiem, no ja teraz tutaj nie będę tego. O, mamy wiatrak, moglibyśmy wiatrak przejąć, wiecie, byłoby blisko do... Czy ty możesz wyleźć? Byłoby blisko do bazy, tylko czekajcie, patrzę, czy mi się go uda w miarę po ludzku przejąć. Jakoś. Dobra, spróbuję. Chociaż wiecie co, jest noc, nie powinnam tego robić. Z takowej chociażby racji, że... Chociaż jest mi to niewysoko. Racji, że odporność nam siada, prawda? Tu. Dobra, postój chwilę, musimy odpocząć. Na to dam radę skoczyć, tak? Dobra, dałam radę. Gdzie teraz? Tu. Ażem spadła. Byłaś. Jak zrobię tutaj bezpieczną strefę, to będzie w porządku. I będziemy mieli blisko. No to 40 metrów. Dobra, zjeżdżaj. A chcę wam pokazać, jak się wiatrak przejmuje. Raz na górę i tam. Okej. Teraz. Tędy. Dobra, mamy to. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Co to sobie człowieki reperują, naprawiają tutaj, budują? No w sumie kolejny wiatrak nasz, drugi. A i taka wiosteczka fajna powstaje. A to tak jak mówię, teraz sobie to zrobiłam, to tutaj jestem w tym ultrafiolecie, to mi zaraz przejdzie to. Jest okej. O, widzicie? Dobra. Modrzew. Bardzo dobrze. Tu jest chyba sada ocaleńców. A my idziemy gdzie? Gdzie tutaj jest w ogóle moje zejście? Ja tu miałam takie fajne zejście z poprzedniego wiatraka. A nie chcę zeskakiwać i spadać. Dobra, tu jest.
Dawaj. A my idziemy o tam. Dobra, już to wszystko widzę. Tak, i blisko są, tu też macie inhibitory, więc jest super. Dobra, my zjeżdżamy sobie tędy. O, idziemy tu. Okej, okay. Dzień dobry. Poszukaj Barneya. A Fred go nie może poszukać? Muszę ja? Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko. Tam siedzi. O, widzę. Zachciało mu się. Więc to najlepsza myśl? Nie, chyba kolegów nie obudziłam. Patrzcie, ja tu jeszcze dwa mogę sobie zebrać. Oczywiście, że zbiorę. Dawaj. Skoro kolegów nie budzę, a mi się to na pewno do czegoś przyda. Cały czas mówię, że kryształy są drogocenne, prawda? Tu jest Barney, nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie. Ale ja się przez ten czas poczęstuję. Dobra, bier to. Jest tu jeszcze coś poza Barneyem. Wiecie co? Ja bym mu to najpierw zabrała. Podnieś. Grzyby daj. Barney chyba nie żyje. Barney? Słyszysz mnie? Odezwij się do cholery. Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kodak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. Może się obrócić jak szybko? Badanie. Czasami informacje nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Aby je odkryć, musisz wykorzystać mechanikę badania otoczenia, aby zbadać dany obszar ciśniku i użyć swojego zmysłu przetrwania do rozejrzenia się za tropami. Podążaj ścieżką utworzoną przez tropy, a dotrzesz do celu w razie potrzeby, użyj zmysłu przetrwania ponownie, aby odświeżyć tropy. Dobra. Zaraz najpierw przeszukam. A są tropy, patrzcie. Tam jest jeszcze kolega. A tu? A to tam na górze. Tam jest grzyb. Dobra, to tak. Najpierw kucamy. Sophie, znalazłem tego grzyba. Świeżo. Pośpiesz się. Dawaj, grzybka mojego. Dobra, tu coś jeszcze było? Nie. Rozumiem, że tak, tropy prowadzą na górę. Coś, czego tu jeszcze nie ma, dobra. Chyba raczej bezpieczna w miarę jestem. Nie, zobaczył mnie. Zobaczył, leci, leci. Dobra, jeszcze gdzieś tu coś? Tu jest tylko śmietnik. Dobra, dobra. Jeszcze zdążę. Gdzie te kroki mnie prowadzą? Tu? Nie, zaraz. Ja tu wlazłam. Szukaj Barneya. Tu mnie prowadzi, dobrze to mówię. Czemu wszyscy nie mogą otworzyć? Jebane! Co ja mam zrobić? Halo? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Tak, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz! A mam już trzy? Barney, otwieraj! Spierdalaj! Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Oparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barney! Wracaj, skąd przyszedłeś! Twoja siostra. Twoja siostra się o ciebie martwi. Nawet nie próbuj. Nie mieszaj to sobie. Ale to prawda. Masz szczęście, że jestem zajęty. Barney, liczę do trzech.
Jeden. Dwa, trzy. Spierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! A maś! Kilof ci się złamał? Świetnie. Jeszcze kolegów nam zwołałaś. Dobra, sama się pobawię. Jeszcze jedno maleństwo idzie. A ty skąd tu wypałzło? Raz jest skąd, żeś przyszedł jeden, z drugim, z trzecim, sio. Ja się zastanawiam, czy tamten nie żyje, czy on sobie dęsi w kącie. Chyba nie żyje. Dobra, ja tu ubito. Wezmę U. To zdążę przez ten czas? Tak. Mamy walkę. Co tu jest? Doskonały unik. Parowanie to nie. Silny atak. To biorę oczywiście. Dobra, a teraz tak. Ekwipunek i ja bym chciała tu. Nie tu. Tu. Nie medykamenty, ja tu chcę grzyby wziąć. O. I dawaj grzybem. Ej, gdzie ty lecisz, stary? Ja tu grzyba sobie wsadzałam, a ty... Będziesz mi przeszkadzał. Wszyscy? Chyba wszyscy. Dobra, ja sobie nie umieszkam was przeszukać przecież. Oczywiście. Jeszcze ktoś coś dla mnie ma? No sobie pomacam. No najgorzej, że tutaj gdzieś te inhibitory są. 50 metrów stąd. Może u niego. Gdzieś tam dalej. Oj, to już wiem. Ale tutaj jest taki galoń, co mi w tym przeszkadza. Dobra, otwieraj weź, bo mnie denerwujesz. Dobra, starczy. Poszły? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Masz, weź radio. Spadamy stąd. Nie, Bisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych. Prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. A, czy wiesz o Kodżaku? Nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. No dobra, jak to dzieciak, to go zabierzmy. Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Dobra, zaraz, ja podejrzewam, że tam masz jakieś ciekawe rzeczki u siebie. Ej, otwórz te drzwi, no! Wykrywam pojemnik z inhibitorami. Tu trochę jest. Patrzę, czy tutaj coś zacnego dla mnie by było. Tam jest coś do przeszukania. Tu jest kryształ. Dobra, ten jeden się obudził. Prawie. Dobra, dobra, idzie jednak. Jaka środka nieboża, dobra, zgin. Środko. Mnie tu notatka interesuje. Dobra, jeszcze jedna środka. Idzie jeszcze kto? Na razie nie. Dobra, bo ja sobie... Tak, przeszukaj. Ale to... Dawaj. Wydaje mi się, że... Ten kryształ może być istotniejszy. Oj, 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 wszyscy przyszli? Mój kryształ. Ile będziesz żył? Jeszcze jeden z moraledzie. No dobra, zawsze walka nam się wbija, prawda? Jest tu ktoś do przeszukania? Jakieś niemacate. Dobra, wychodzimy. Krew. Pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. No fajnie, to otwórz te drzwi w końcu.
Aha, tam gdzieś żeś pobiegł. O Jezu, to jest ten, co wrzeszczy. Nie chcę pościgu, stary. Ja chcę do góry. Ja chciałam iść po śladach pisklaka. Ty mi utrudniasz. No właśnie. No dobra, ja się tu na razie schowam. Przeczekam chwilę pościg. O. Pościg dobiegł końca. Nara. Jak przygaśnie. Dobrze, gdzie jest pisklak? Tu. Muszę tam na sam dół zleść. Gdzie tędy bardziej? O, tu patrzcie. Ale nie tam. Niżej. Tu. O. Tutaj kolesie czekają na mnie. Hej, Den, znalazłeś go? Jeszcze nie. Ale tu jest pudło, poczekaj. Idę po jego śladach. Dobra, ja sobie wezmę puszkę, to sobie przeszukam. I teraz gdzie? To, że ja idę po jego śladach, to tak nie do końca prawda. Ja tu mam kolegów, nie jego ślady. Tu są jego ślady, dobra. Jest! Siedzi! Nie, to... Bez walki się nie poddał. Jakiś gość, ale... Może tędy przebiegał w tamtą stronę, dobra. Ślady w tamte strony prowadzą, patrzcie. Tu! O, patrzcie, on tam polazł, po górze, a ja go szukam na dole. Przecież to gówniarz jeden. Skoczę tu. To ty? Siema. Kto? Aiden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Praktycznie dzieciak jeszcze. Ja... Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, było już rannych, ale... Posłuchaj. Mam dziś rodziny i... Mam tylko prośbę. Widzisz? O, tam. Moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... Prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj, zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je. I zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! Szkoda, chłopaka. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Barney? Jesteś? Barney? Nathan. Jesteś tam? Tak. Próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że...
Co? Miał na nas poczekać. Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. Dodam tylko, że on nie żyje, tak? Dobra, teraz tak my w tamte Mańkę. Dobra, tutaj się koledzy bawią, niech się ładnie bawią. My sobie pobiegamy w takim razie. Zawsze w takich miejscach skaczę, to się boję, że gdzieś sobie coś zrobię. Dam radę doskoczyć do drabiny? Damy. No my teraz ten długi skok też mamy, to nie powinniśmy się tym przejmować, prawda? Tu jest tu tyrolka jakaś? A, tutaj mamy się dostać. A, raczej nic nam się nie stanie większego. Pamiętam, że upadek w ogóle miał miejsce. Siema! Właściwie tylko wtedy się uśmiechał. Do czasu, aż zobaczy ten cholerny lampę ufa. A, tutaj stoimy. Halo? Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Barney go zabił? Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdupę. Nie podoba mi się ten cały Barney. Same problemy z nim. Najpierw macie. Ratuj go. Teraz o. Mi się wydaje, że on ma jakieś gdzieś szemrane interesy. Nie wiem. Nie podoba mi się ten człowiek. Zdecydowanie. Musimy ich zabić, Carl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. On chyba nie mówi. Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie było specjalnie. To miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? No co kryształy? Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały,
Zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Po śmierci komendanta wasze stosunki z SPK-ami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SPK-ów pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. 2 tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. Coś mówi, że my się chyba tym zajmiemy, nie? Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcę cię prosić o pomoc. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać? Tak. Dyskretnie i z daleka. Okej, rozgadałaś się mi tu, kobieto? No nic, dobrze, kochani. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.